Młodzież wybrała projekt społeczny, który ma uświadomić obywateli, szczególnie tych najmłodszych, dlaczego trzeba brać udział w wyborach. Mamy już przed sobą wybory do Parlamentu Europejskiego i się do naszego Sejmu. Dlatego postanowiliśmy wybrać taki temat. Zainspirowaliśmy się głównie statystykami z Głównego Urzędu Statystycznego. Jak dowiedzieliśmy się, frekwencja wyborcza w powiecie lubińskim, powiecie polkowickim nie jest zbyt wysoka i chcielibyśmy się przyczynić lub przynajmniej uświadomić naszych rodaków z Dolnego Śląska, zamieszkujących tutaj, że te wybory są jednak istotne. Okazuje się, że najrzadziej do urn idą właśnie młodzi wyborcy, ale również osoby, które skończyły 65 lat. Jeżeli pójdę na wybory i zagłosuję, bo w tym roku zyskuję już prawa wyborcze, bo kończę 18 rok życia, wtedy mogę marudzić, że och, zagłosowałam, ale jednak nie wyszło. Ale jeżeli człowiek nie głosuje w wyborach, a potem narzeka na władzę, to uważam, że jest hipokrytą, ponieważ powinien pójść, zagłosować, zrobić co w jego mocy, żeby stało się to, czego on oczekuje. Projekt uczniów z pierwszego LO wspiera wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie Tomasz Górzyński. Jako obywatel zawsze wspieram inicjatywy młodych ludzi, ale szczególnie ta jest mi bliska, bo jako radny miasta Lubina cieszę się, że takie inicjatywy powstają. Młodzi ludzie rzeczywiście, tak jak mówili przedmówcy, nie chodzą na wybory, a szkoda, dlatego że to od nich zależy przyszłość tego kraju. To oni będą w nim żyli za 10, 20, 30 lat. Ta inicjatywa jest mi szczególnie bliska. Ja byłem na wszystkich wyborach, odkąd skończyłem lat 18, na wszystkich referendach. Uważam, że jest to pewna wartość, którą dano nam, o które pokolenia walczyły w naszym kraju. I jest to nie tyle obowiązek, co przywilej. Przywilej demokracji jest przywilejem często niedocenianym, a niezwykle istotnym. Do swoich rówieśników w ramach projektu licealiści zamierzają dotrzeć za pomocą mediów społecznościowych do osób dojrzałych, natomiast poprzez tradycyjne media. Zwolnieni z teorii to platforma dla studentów i licealistów do tworzenia własnych projektów społecznych. Każdy, kto zrealizuje swój projekt, zostaje finalistą i otrzymuje międzynarodowy certyfikat z zarządzania lub Złote Wilki, czyli nagrody dla najlepszych projektów w Polsce.